Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpi spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy znasz różnicę między poszczególnymi typami listingów, takich jak MLS, Exclusive czy Open? Są one zasadnicze. Jakiekolwiek wątpliwości chętnie wyjaśnimy. Po więcej informacji i pomoc skontaktuj się z nami. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Ontario's COVID-19 vaccine plan is helping to stop the spread and save lives. Until we're all vaccinated, we need to stay the course to protect those we love. Wear a mask. Wash your hands. Keep your distance. We've come so far together, and thousands of people across Ontario are getting vaccinated every day. Your turn is coming soon. Learn more about Ontario's vaccine plan. Przedstawimy Państwu kolejną prelekcję znakomitego malarza i grafika Leszka Wyczółkowskiego, który co dwa tygodnie prezentuje sylwetki malarzy polskich przełomu XIX i XX wieku w historii sztuki nazwanego okresem Młodej Polski. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie, słonecznie i kolorowo. Dzisiaj pragnę przybliżyć Państwu postać niezwykle ciekawego artysty, Józefa Mehofera. Ten wszechstronnie wykształcony malarz, projektant witraży, wykładowca, to jeden z artystów filarów okresu Młodej Polski. Józef Mehofer urodził się 19 marca 1869 roku w Ropczycach. Pochodził ze spolonizowanej rodziny austriackiej, która od 1873 roku zamieszkała w Krakowie. Po ukończeniu gimnazjum, zgodnie z rodzinną tradycją, rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednocześnie w latach 1887-94 studiował w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem m.in. Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki. Obaj ci wspaniali wykładowcy mieli ogromny wpływ na formowanie artystycznych postaw większości artystów okresu Młodej Polski. W latach 1889-90 studiował w Wiedniu i Pradze. Mehofer i Wyspiański jeszcze jako studenci Matejki realizowali projekt profesora polichromię w prezbiterium Kościoła Mariackiego w Krakowie, a także wspólnie wykonali karton witraża przeznaczony do chóru tej świątyni. Obaj otrzymali stypendium artystyczne na studia w Paryżu. W Paryżu Mehofer dzielił początkowo pracownię ze Stanisławem Wyspiańskim. Tam poznał Władysława Śliwińskiego, z którym się bardzo zaprzyjaźnił. Józef Mehofer był artystą bardzo wszechstronnym. Uprawianie wielu dyscyplin i technik rozwinęło u niego niezwykłe umiejętności warsztatowe. Poza malarstwem i rysunkiem projektował witraże, polichromię, meble, wystroje wnętrz, tkaniny i scenografię do teatrów. Z powodzeniem uprawiał grafikę artystyczną. Zajmował się również grafiką użytkową. Projektował okładki, winiety i inicjały do warszawskiego czasopisma artystycznego Chimera. Również współpracował z krakowskim czasopismem literacko-artystycznym Życie. Wykonywał ilustracje do książek i projekty kartek religijnych. Ta wszechstronność dawała mu łatwość w przekazywaniu bogatej ekspresji, nasyconej walorami dekoracyjności, czerpanych z modnej w tym czasie secesji. I w tym stylu namalował wiele ciekawych portretów, przeważnie swojej żony, Jadwigi z Janakowskich. Artysta przedstawia ją w dekoracyjnych strojach i kapeluszach.
Tło jest również bardzo dekoracyjne i wypełnione elementami wnętrz, co wspomaga atmosferę radosnych emocji. Oddanie podobieństwa nie stwarzało Mechoferowi trudności. Koncentrował się na dekoracyjności otaczającej przestrzeni. To popis artysty w oddawaniu tkanin pokrytymi deseniami i ornamentami. Łączył piękno świata natury z wnętrzem domu. Dla Mechofera to symbol szczęścia. Ukazał to w słońcu majowym. Mimo, że Mechofer nie lubił impresjonizmu, w tym obrazie widać silne wpływy tego kierunku. Wspaniałe malarstwo. Dom ten, urządzony przez artystę, to rodzinna rezydencja w Jankówce koło Krakowa. Traktował ją jako oazę radości i szczęścia rodzinnego. Bogata twórczość portretowa zawiera również wiele symboliki. Mieni się różnorodnością przedstawienia portretowanych, bogactwo barw, ciekawe zestawienia kolorystyczne. W wielu pracach sugestywnie oddawał nastrój mieszczańskich wnętrz. Najbardziej znanym obrazem Józefa Mechofera to Dziwny ogród. O bardzo zagadkowej symbolice bije siłą barw i doskonałością przekazu. Czujemy emocje radości i szczęścia rodzinnego w otoczeniu ziemskiego raju. Duży format obrazu, świetliste barwy, nadrealna atmosfera wpływają na niezwykle sugestywne dzieło. W 1901 roku Józef Mechofer objął katedrę malarstwa dekoracyjnego i religijnego w Krakowskiej Akademii. Dwukrotnie piastował też godność rektora tej uczelni. Był członkiem i współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka oraz Warszawskiego Towarzystwa Zachęta Sztuk Pięknych, gdzie regularnie wystawiał swoje prace. Największy sukces i międzynarodowy rozgłos przyniósł artyście wygrany konkurs na projekt witraży do gotyckiej kolegiaty Świętego Mikołaja we Fryburgu w Szwajcarii, które realizował w latach 1895-1936. Ten monumentalny i prestiżowy projekt był początkiem wielu realizacji witraży w Polsce i Europie. Niezwykle dekoracyjne kompozycje zawierają wiele elementów ze świata przyrody, a charakteryzują się secesyjną, dekoracyjną linią. Wykonanie witraży poprzedziły szkice, rysunki detali i kompozycji. W wielu postaciach modelką była żona artysty. W witrażach do polskich świątyń Mechofer często wprowadzał narodową ikonografię. Kompozycje są bardzo urozmaicone. Będąc we Włoszech, Mechofer poznał sekrety techniki mozaikowej praktykowanej w warsztatach Murano, niedaleko Wenecji. Ta wiedza i jego umiejętności pozwoliły na powstanie wielu dekoracji wnętrz kościołów. Wykonał również wiele pięknych kartonów witraży do świątyń, instytucji państwowych i wnętrz przemysłowych. To kwintesencja wspaniałego talentu artysty wizjonera, poparta wytrwałą pracą. W późniejszej twórczości Mechofer zwraca się ku bieli i czerni. Powstają ciekawe portrety jemu współczesnych. To rysunki wykonane kredką i węglem. Eksperymentował również z technikami graficznymi. Widzimy bezruch zadumanych postaci. Artysta swobodnie operuje kreską i wspaniale oddaje charakter portretowanych. Nie zaniedbując malarstwa, powstają nastrojowe pejzaże w gamie monochromatycznych tonów o ograniczonym znaczeniu konturu. Widać w nich wpływ zdobyczy impresjonizmu. Po wybuchu II wojny światowej Mechofer wyjechał z rodziną do Lwowa. Stamtąd został wywieziony do niemieckiego obozu w czeskich Sudetach. Zwolniony po interwencji dyplomatycznej Watykanu i rządu włoskiego, powrócił do Krakowa w 1940 roku. Józef Mechofer zmarł w Krakowie w 1946 roku w wieku 77 lat. Pozostawił po sobie wspaniały dorobek artystyczny, którego część możemy podziwiać w domu Mechofera w Krakowie przy ulicy Krupniczej 26. Placówka ta jest częścią Muzeum Narodowego w Krakowie. Jestem niezmiernie rad, że mogłem przedstawić twórczość tego wybitnego artysty. Zapraszam Państwa do odwiedzin polskich muzeów, skarbnicy naszej narodowej historii. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego!